Dzień dobry Państwu. Z tej strony radca prawny Tomasz Malak. Ja tutaj gospodaruję i współprowadzę cykl, który Państwo oglądają, który zwie się Masz Prawo, który to z kolei cykl organizowany jest przez Stowarzyszenie Owum z Gdyni. Często efektem, czy raczej powstanie kolejnych odcinków tego cyklu jest efektem Państwa zapytań i tak będzie tym razem. Ponieważ zwróciliśmy uwagę na zwiększoną, że tak powiem, świadomość RODO wśród Państwa i fakt, że bardzo często chcielibyście Państwo wiedzieć, w jaki sposób możecie złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na to, że w jakiś sposób w Waszej ocenie doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych. W jaki sposób to się dzieje, z czym to się wiąże, i tak dalej. To jest właśnie temat naszego dzisiejszego króciutkiego spotkania. Więc po pierwsze oczywiście tę możliwość Państwo macie, zresztą wręcz powiem, jesteście Państwo niejednokrotnie o niej informowani, bo taki jest obowiązek osób przetwarzających Wasze dane. W praktyce, gdy chcecie do tego doprowadzić, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie, prezes urzędu, jeżeli doszło do tego naruszenia, na które Państwo żeście się poskarżyli, w drodze decyzji administracyjnej nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Kto taką skargę może złożyć? Może złożyć osoba fizyczna, jeśli nieprawidłowość danych dotyczy jej własnych danych osobowych, ale co tutaj może być to ciekawe, w przypadku, jeżeli dotyczy to innej osoby, można również złożyć tę skargę niejako przez pełnomocnika. Kto takim pełnomocnikiem może być? Osoba fizyczna, ale nie tylko, również właśnie podmiot, organizacja lub zrzeszenie, które nie mają charakteru zarobkowego, mają cele statutowe, leżące w interesie publicznym i działają w dziedzinie ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą. Ważna rzecz, zanim skargę się złoży, należy swoje żądania zgłosić administratorowi, czyli temu komuś, kto nasze dane przetwarza. Ma obowiązek ten administrator jak najszybciej odpowiedzieć na nasze w tym kontekście żądania, maksymalnie w ciągu miesiąca. Jeżeli nie da rady w ciągu tego miesiąca, to jest zobowiązany nas poinformować, dlaczego przekracza ten termin o powiedzmy kolejne dwa miesiące. Także w ciągu miesiąca powinien poinformować o niespełnieniu żądania naszego i jego przyczynach. Jeśli zignoruje to żądanie albo nie będzie ta odpowiedź dla nas ok, no to wtedy właśnie możemy złożyć skargę do urzędu i prezes ma uprawnienie do nakazania spełnienia naszego żądania, ale najpierw, tak jak mówię, do tego administratora. Nasze prawa to jest dostęp do danych, sprostowanie danych, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych, sprzeciw, niepodleganie decyzji na podstawie jakiegoś zautomatyzowanego przetwarzania. I warto, żebyście Państwo wiedzieli, że no właśnie uprawnienia nie muszą w każdej sytuacji przysługiwać, mogą być w jakichś określonych kontekstach ograniczone, więc zanim, że tak powiem, zawrócimy głowę urzędowi, warto wiedzieć, że trzeba do administratora się w tym kontekście odezwać i być może jego odmowa będzie uzasadniona w sposób, który rzeczywiście nas przekona, tak? Lepiej przykładowo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie marketingu, niż, tak jak mówię, zawracać tym głowę urzędowi. Jeżeli ten administrator jakby nie wiedział o tym, że sobie nie życzymy, no to prezes nie może tutaj spełnić naszego żądania tej skargi. Kolejność powinna być, że tak powiem, w tę stronę, tak? Administrator zresztą sprawę szybciej załatwi niż urząd, który, no co tu ukrywać, jest dość obciążony i musi prowadzić postępowanie administracyjne, tak? Jeśli mamy jakieś dowody na te nieprawidłowości, na przykład otrzymywanie maili, zaświadczenia, umowy i tak dalej, warto je dołączyć do skargi, która to ułatwi to załączenie pracownikom urzędu oceny, tak? Można oczekiwać odpowiedzialności finansowej administratora i niezależnie od tego również oczekiwać odpowiedzialności przed sądem cywilnym, ale to już nie jest w ramach tej skargi, więc niech Państwo sobie zdają sprawę, że składając skargę do urzędu nie możecie liczyć się z tym, że jakieś pieniądze otrzymacie, krótko mówiąc. To nie jest ten, powiedziałbym, tryb. A jak składa się skargę? Składa się ją w formie elektronicznej przy pomocy formularza, pismo ogólne do podmiotu publicznego dostępnego na portalu ePUAP. Więc
należy być, należy opatrzyć to jakimś podpisem, dać adres elektroniczny, no i tak jak wspominałem, również przydadzą się tutaj te wspomniane załączniki, a oprócz załączników klasyka, imię, nazwisko, podmiot, przeciwko któremu wkładamy skargę, opis naruszenia, o które nam chodzi, żądanie, czyli czego oczekujemy, żeby urząd zrobił, przykładowo usunął dane, wypełnił obowiązek informacyjny, sprostował dane i tak dalej, i podpis, taki czy taki, w sensie elektroniczny czy nie. My myślimy, proszę Państwa, że łatwiej będzie zrobić to drogą elektroniczną, ale nie musi to tak koniecznie wyglądać, więc jak Państwo preferują, to, co jest tutaj najważniejsze, to jak tę skargę składać i w jaki sposób doprowadzić płynnie do tego, żebyśmy nie zawracali też głowy urzędowi z skargami w liczbie nadmiernej. Jeśli Państwo macie więcej pytań, oczywiście pozostajemy do dyspozycji.